Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Far Cry 6. I ten odcinek zaczniemy sobie od ataku na wrogą bazę. Spróbujemy wyzwolić ją bez wszczynania alarmu. Tutaj mamy alarm właśnie, którym musimy oczywiście się zająć. I teraz musimy przeciwników najlepiej po cichu, ale oczywiście tak się wszystkich raczej nie uda. Sporo tutaj ich. Kurde, gdzie ona pobiegła? Praca. Muszę ją zdjąć koniecznie. Dobra. Jedna nie żyje, ale warto by było to ciało gdzieś schować. Okej, dobra. Teraz tych na górze właśnie. I tych trzeba pozdejmować. Better watch my step. Okej, ten nie. Aha, tamten. Może z tamtej strony zajdę. Tego na górze by było dobrze zdjąć, ale dosyć daleko jest. Jest. Okej. Co? Co się dzieje? Czemu tamten biegnie? Co ci? Dobra. Powolutku, tu nie ma pośpiechu. Tam jest co najmniej trzech. Teraz tutaj rozejrzyjmy się. Thank you.
To. Tutaj jeszcze jest. Tutaj w środku, ale tutaj jeszcze. Kamera. Aha, to ten większy. Był jeszcze drugi wyłącznik, proszę bardzo. Gdzieś na górze? O, klucz, dobra, fajnie. Na to wygląda, że to jest ostatni. Ciekawe, czy mogę go po cichu. Udało się. Powinno osiągnięcie wskoczyć. Ale nie wskoczyło, dziwne. Coś może się zablokowało, albo po prostu nie wyskoczyło, a wskoczyło. Bo zobaczmy. No właśnie, tak jak mówiłem. Ale nie, nie wskoczyło jeszcze. Dziwne, nie wywołałem alarmu. Chyba, że o coś innego chodzi. Dobra, mniejsza o to. Zobaczmy. Co tutaj mamy w środku? Dużo przydatnych rzeczy. Może to musi być baza na wyższym stopniu? Na wyższej randze? Okej, pozbierajmy to, co możemy. Tutaj jeszcze jakaś podpowiedź jest.
You got something for me? Guerrilla, we need your talent at taking. Ale fajnie nawet było się przyczaić tutaj na nich. Thank you. Może to trzeba było naprawdę po cichu, że nawet nie zaalarmować żadnego przeciwnika? Nie wiem. Mniejsza o to. Sprawdzę się, dowiem i w którymś kolejnym odcinku najwyżej. A teraz zobaczmy sobie na mapę. I ogólnie to sprawdźmy zadania. Co mamy tutaj? O, może tutaj. Dla Talii, tak. Gdzie musimy się udać teraz? Tutaj? Nie. Tutaj. Okej. Czyli najbliżej nam będzie z tego obozu. I tu jeszcze... A, nie mamy helikoptera. Tutaj szkoda. A tutaj? Też nie mamy. A co tutaj jest? A tu jeszcze jakieś inne zadanie. No dobra, w każdym razie się przeniesiemy tutaj, bo z tego miejsca chyba będzie nam najbliżej. I know Paolo's got a lot going on with the camp, but we need all hands on deck. Zaraz jeszcze zobaczmy tylko, czy możemy coś tu ulepszyć. A, tym jeszcze nic nie wybudowane. O, możemy kolejny rodzaj wybudować, dobra. Bo to też jest związane z osiągnięciem. Trzeba wszystkie te wybudować rzeczy. Więc co, bierzemy chatę rybacką. Zobaczmy, czy możemy jeszcze. Możemy, okej. A czy to właśnie nie w koszarach, bo trzeba ulepszyć je na trzeci poziom i zobaczmy. Jeszcze raz. Tutaj do tego typka podejdźmy jeszcze raz. Za trzeci poziom. Premia werbownika bandito. Rozmowa z określonymi cywilami zaowocuje nowymi rekrutami. Nie, nie, to nie to. Jednak, to nie to jednak. To już mamy to wbudowane, to co trzeba, tylko trzeba ulepszyć. Okej. Musimy dostać się do jakiejś drogi, zaraz wezmiemy sobie furę. Coś leży przy okazji. Jak daleko do drogi jeszcze? No jeszcze kawałek. Okej, od razu się obmyję troszeczkę. Let's ride. Dajcie furkę i lecimy. Here's your ride. Ignore that scratch. Wasn't me.
Okej, okay, dobra, spadaj. Spadaj! No co ty? No to lecimy na spotkanie z Talią w Zoo Narodowym. Slalom między ludźmi. To jest metalowy. Już poznaję, które są metalowe, które są zwykłe. Te metalowe są znacznie większe. Only to shit that annoys me. Call you when I'm there. Talia, I'm at the zoo. Good. I'm on my back door. That big speedy guy. Okay, I'll find you. Okay, dowiedzieliśmy się o łowisku jakimś. Jeszcze jakaś skrzynia jest, tylko... Teraz jak tam się dostać? Spotka się stary w Zoo Narodowym Castillo. Ona czeka na karuzeli La Batidora. Na pewno wejściem najlepiej. Aha, no tak. Wymagana karta. W takim razie poszukajmy jakiejś innej drogi. A co to takiego? Time to free these people. No zaskocz. Talia, what the fuck is going on here? Castillo's repeating history. My history. Yara was built by slaves, and now so is Vivian. He has innocent people down there. People from our show. In cages. Sleeping in their own shit like I was. I don't have skills to break people out. You do. Save them. I'll take care of it, Talia. Go get them, boy. Time to free these people. Najpierw odwróćmy uwagę za pomocą chorizo. Tylko tu trzeba dłużej poczekać. Gotta take out that alarm. Jest. Skoczyło osiągnięcie. Za odwrócenie 10 razy uwagi za pomocą chorizo. A raczej z pomocą. Gdzie oni są? Skąd oni do mnie strzelają? Okej, okay, następna i następna. A tym już nie pomrzemy. Treated worse than animals. Dobra, ale gdzie jest reszta?
A ty co tutaj? Zostaw chorizo. No i dobra, i zapanowała nowa cisza. Teraz musimy tylko zlokalizować resztę więźniów. This is sick. Tam są. Talia, it's not just cages. They are torturing people to death. Their bodies, blood. Śpi. Śpi dalej. Security cameras are all over this place. Some footage could change a lot of minds. Fuck yes, Danny. Broadcasting footage. Rachel will know how to get that to as many people as we can. I'll look for the control room. Okay, czyli musimy nagrania. Lost them. Gdzie może być security room? A, mamy wskazany nawet. Okej. No i fajnie. Wyłączymy to sobie. Co to? Locked. A, na pewno ten miał. Security keys. Wiedziałem. The footage must be in here. Okej, the footage. A, i musimy przeżyć teraz. No i świetnie. Takie zadania to ja uwielbiam. Bonio, the download isn't finished. Pozbierajmy wszystko i lecimy na nich, no co? Nie będziemy się tu chować przed nimi. Okej, gdzie jeszcze? Wspaniała misja. Uwielbiam po prostu takie misje. Strzelać, zabijać, po prostu przeżyć. Zapraszamy tutaj więcej osób. Zapraszamy. Ja ci dam granata. Jest i samolot, helikopter. A raczej były dwa helikoptery sobie przez chwilkę. Bardzo krótką. Okej. Taki żeś mocny. Chodź tu.
Co ty na to? Gdzie? Skąd? Konio! Snajper cholerny. Okej. I co ty na to? Już teraz nic nie powiesz, nawet karacho. A po co jeszcze raz? O, cześć. Kto następny? Cel zrealizowany? No kurde, szkoda. Tak fajnie było. Naprawdę. Rzuciłeś coś? A co ty na to? Dalia, it's clear down here. And I got the footage. Now I see why Clara likes you. Maria's not gonna be able to cover this shit up. Ta gra to jest naprawdę masa zabawy. Świetna jest. Okay, meet me at that shitty Anton's statue by the front gates. This is worth it. You'll see. Trust, Danny. Trust. Okej, musimy teraz się spotkać z Talią. No cóż. Trochę przypiekła się nasza bohaterka. Tu jakaś skrzynia przy okazji. A mniej proch, okej. Talia, where the fuck are you? Look, it's Anton's fucking zebra. That's a horse on paint. See, but it'll make me famous. Pomalowany koń jako zebra. Hurry up! Take the fucking picture! Keep it still! One more time. I fucking dare you. I'm good with animals. Sam raz na Insta. Dobra, ukończyliśmy operację. Już kolejnej nie będziemy sobie rozpoczynać, ale może jakieś poboczne aktywności pobliskie byśmy sobie jeszcze uzupełnili. Spójrzmy więc na mapkę. Co tu mamy? Cel wojskowy. Bazę, tutaj mamy kolejną opowieść. O, to bym chciał jeszcze zrobić może. Tak, nawet na pewno. O, tam działo jest jeszcze. Dobra. Może najpierw działko byśmy zdjęli, później byśmy się udali tutaj w stronę tego zadania. Dawaj, cynę, co tam? The army is dropping supplies by air for its forces. Get to them first, Danny. Find their keepers. Gracias, gracias. Danny, Talia, meet me back at Camp Maximus. Fucking hell, Zebras are stubborn as shit. Si, I think you'll get. Get along just fine. Haha, funny. Just come find me when you're back at camp. Dobra, tu chyba auta nie możemy, no właśnie. To nic. Ale możemy za to spadochron. Kurde, chciałem ten kombinezon użyć, ale nie wiem dokładnie jak go się używa. Którymś albo wciśnięcie chyba którejś gałki.
Czemu zadanie nie jest podświetlone? I think you'll get along just fine. Funny. Just come find me when you're back at camp. O, teraz można przełączyć jeszcze elegancko. That couldn't have been easy to paint. No i pięknie jesteśmy. W bardzo szybki i efektowny sposób. Jakieś mam wrażenie, że tutaj możemy coś znaleźć, nie wiem czemu. A jest jakaś torba. Kasiejka. Hey. Oje. Tutaj coś może? Coś jest. No jest zbieractwo fajne, muszę przyznać. Jest tego bardzo dużo. Papa will love this shit. You lost? Or you might look like a guerrilla. Okej, czyli mamy ukraść czołg. Wash yourself, yeah? Jakaś fura tutaj stoi? A jak mamy wejść do środka? Coś tutaj jest w środku. Może później ona nas puści. Właśnie dostarczymy czołg. Dobra, weźmy sobie starego pick-upa. A zaraz jest jeszcze skrzynia obok. A to właśnie o tą skrzynię chodzi, tak? Okej. Tutaj aż miałem te działko załatwić, ale dobra. Darujmy sobie to. W takim razie przeniesiemy się tutaj do tego punktu i stąd sobie wezwiemy furę i będzie szybciej o wiele. More fresh meat. I need a ride. No, jeszcze jakaś informacja. What can you tell me? Can you talk to Elvis Carballo for me? He needs some help. I do it, but his cologne is a bit much for me. Muchas gracias. O, kolejna opowieść. No dobra, ruszamy sobie szybciutko, zobaczmy jak daleko mamy. Niedaleko. O, jakiś bar z krabami. Też lubię, muszę przyznać. Co jakiś czas kupuję sobie świeże. Dużo zabawy, mało jedzenia, ale ogólnie dobre. Chcę żadnej powodować tutaj kolizji, żeby też z nikim nie wchodzić w żadne konflikty, sobie spokojnie dojechać do celu. A kto tam był ukrzyżowany? Jakiś przywiązany? No niestety, to spowodowało pewien konflikt, ale może dyla dam. Skubany. Widzę kolejny billboard, ale dobra, już nie będę się zatrzymywał dużo tego wszystkiego cały czas. Wszystko przedłuża bardzo nam też.
Aha, tędy się nie uda. No dobra. To z buciora. Drobna poprawka. Dobra, możemy lecieć dalej. Czemu nie chcesz? O. There's a tank. Senia's gonna love it. No i dobra, ich wszystko mamy, jeszcze tylko pozbierajmy przedmioty, skrzynie i tak dalej. Sporo tutaj tego wszystkiego. Tak. This I like. Ale zaraz, tutaj jeszcze skrzynia była. Senia, guess what I got? A tank? You're a superstar. Bring it home to mamacita. On my way. Wejdźmy na górę, zobaczmy, bo coś podejrzewam, że właśnie tutaj będzie ta skrzynia. A jak? Okej. Senia, I'm on my way back with a tank. Eso. I don't want to know what you did to get it. Just bring it to me. You got it. Dobra, tylko gdzie teraz? Aha, czyli muszę się zakręcić, tak? Nie wiem, jak się strzela. Przyspieszenie, użyj broni pomocniczej. Aha, a jak? To jest pomocnicze, ale jakoś się da też... Broń główna, a. Okej. Okay. Za daleko pojechałem. No to chodźcie. Bum. Wspaniale. O kurde, się zablokowałem. Zapraszam. Helikopter by się przydał.
O, proszę. Spadaj. Nie no, czołg to jest po prostu czołg. Niełatwo go powstrzymać. Aj, sorry. No cóż, temu się nie udało pomóc. Zapomnijmy o tym i jedźmy dalej. Nikt nas nie goni, dziwne. Aż samemu się chce wywołać jakąś akcję. Nie będziemy tracić czasu i przedłużać odcinka. Jedziemy po prostu. Jeżeli kogoś się uda ustrzelić, to się uda. Nie, to nie. Bo ten czołg, jak widać, jest bardzo wolny. Co zresztą nie dziwi, no czołgi ogólnie są wolne. Tutaj nie o to chodzi. O. Okej, dobra, ja nie będę się zatrzymywał. Dotrzymy jak najszybciej, już 400 metrów, więc niedaleko. Ale myślałem, że ustrzelę ten samolot. No jest zabawa, gra jest bardzo przyjemna, muszę przyznać, chyba najlepsza część, która nie nuży aż tak bardzo, tak jak poprzednie. Zobaczymy, jak to będzie na dłuższą metę, dopiero parę dni ogrywam gierkę, ale póki co jest bardzo dobrze, podoba mi się i jak najbardziej chcę więcej. Jest ta skrzynia, teraz możemy już ją wziąć. Danny, do me a favor and drive that tank in the garage there. No też stoi. Jeszcze bardziej trzeba? Nie, gdzie napraw? O, bardziej było trzeba wjechać, okej. Leave it with me. She's gonna be beautiful. No i dobra, ja również sobie w tym momencie zakończę ten odcinek. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.